A jak u Ciebie wygląda proces komponowania? Czy siadasz do takiego klasycznego papieru nutowego i kleisz nutki, czy po prostu na klawiaturze coś sobie brzdąkasz i z tego zaczyna wychodzić coś fajnego i rodzi się wtedy dopiero jakiś pomysł na konkretną melodię, czy zasiadając do instrumentu już masz melodię w głowie? Czy ona dopiero powstaje przy, że tak powiem, swobodnym sobie graniu na jakimś instrumencie? Wiesz co, to zależy od melodii, bo są melodie, które faktycznie gdzieś tam przelewam na palce, są melodie, które gdzieś tam wychodzą przypadkiem, jak jakieś improwizacje robię i są sytuacje takie, ale naprawdę bardzo rzadko, gdzie naprawdę gdzieś tam sobie jakieś nutki pojedyncze zapisuję. Prawda, tam mój poziom zapisu nutek jest słaby, także to jest bardziej tylko dźwięki, nie ich długości, ale no, radzę sobie jakoś. I tu się troszkę powtórzę, jest szansa, że zamiast Twojego wokalu usłyszymy wokal Twojej kobiety, na przykład? Nie wiem. Moim skromnym zdaniem jedną z genialniejszych Twoich płyt jest ostatni Twój krążek. Mam tu znowu ściągę Behind the Mind, ale to mi tutaj słuchacze wybaczą, ponieważ jak języki obce, jak sama nazwa wskazuje, są mi obce, więc tutaj podpieram się małą ściągą. Jest to krążek, z którego pochodzi m.in. znany wszystkim słuchaczom Alestacji kawałek One Day in Gdynia. Myślę, że wszyscy, którzy słuchają w miarę systematycznie, ale stacji ten kawałek znają. Czy planujesz dalej podążać w tym kierunku? To znaczy, czy, że tak powiem, One Day in Gdynia doczeka się kontynuacji w tym stylu? Czy będziesz na następnych krążkach również o inne style muzyczne zahaczał? Trudno mi jest powiedzieć, ponieważ generalnie muzykę, tak jak wcześniej mówiłem, traktuję na zasadzie emocji. Jeżeli w danej chwili gdzieś tam się zainspiruję jakimiś klimatami, na przykład space, prawda, no to staram się to przelać później w jakieś własne myśli i spróbować się w tym gatunku, chociaż powiem szczerze, że akurat jeżeli chodzi o klimaty, tak jak mówiłeś, One Day związane ze space muzyczną, to no, nie wykluczam i z chęcią będę kontynuował. Zresztą mam parę tutaj zaczętych, ale jeszcze czekają na swoją kolej, że tak powiem. Rozumiem. A czy zdradzisz nam Sebastian z projektu Citadel of Mo, jakie ma inspiracje muzyczne? To znaczy, czy wzorujesz się na muzyce jakichś znanych artystów? Nie będę wymieniał tu z nazwisk czy nazw zespołu, czy po prostu grasz to, co gdzieś gra ci w głowie, jakieś pomysły? Czy masz jakiś taki swój niedościgniony wzór, który, że tak powiem, starasz się może nie naśladować, ale podążasz w tym samym kierunku? Prawdę powiedziawszy, to jest wypadkowa wszystkiego, co mówiłeś. Także troszeczkę jest muzyki, której słucham na co dzień, troszeczkę jest inspiracji tym, co gdzieś tam w mediach usłyszę, troszeczkę jest inspiracji tym, co gdzieś tam w internecie wyhaczę. Także to jest tak naprawdę wszystko razem zebrane i gdzieś tam rodzi mi się jakiś pomysł na melodię i próbuję to później ubrać. Rozumiem. No muszę tutaj zdradzić naszym słuchaczom, że Sebastian oczywiście nie jest tylko znany z projektu Citadel of Mo i zajmuje się nie tylko muzyką. Są wśród nawet muzyków takie opinie, że Sebastian to człowiek, który potrafi zrobić coś z niczego. Zajmujesz się również teledyskami. Montujesz klipy między innymi. Muszę tutaj wspomnieć, robiłeś teledyski dla Sławomira Łosowskiego, lidera Kombi. I tutaj mam takie pytanie, jak się zaczęła wasza współpraca w ogóle? Czy to był przypadek, czy pan Sławek Łosowski sam ciebie poprosił o współpracę, czy wyszło to po prostu przypadkowo? I jak to się zaczęło i co udało wam się razem zrobić do tej pory? No generalnie to się zaczęło dosyć przypadkowo, ponieważ poznałem pana Sławka przez Piotra Krupskiego. To było w 2004 roku na pierwszym koncercie w Łebie. Później tak jakoś się złożyło, że Piotrek pożyczył ode mnie kamerę, bo potrzebował zarejestrować koncert Sławka w Matemblewie. Ja akurat nie mogłem być na tym koncercie, także w późniejszym terminie przegrałem go do komputera, tutaj wypaliłem płytę DVD i później od Piotra dostałem informację, że Sławek chciałby zobaczyć, jak wyszło oświetlenie na koncercie, no to podjechałem do pana Sławka jeszcze wtedy. No i tak, że tak powiem, pomału się zaczęła znajomość taka bliższa. Później za jakiś czas Sławek się spytał, czy nie nagrałbym ponownie koncertu w Łebie. Tym razem stwierdziłem, no mam dwie kamery, to na dwie nagram. No zarejestrowałem koncert w 2005 roku na dwie kamery.
I w tym momencie padła sytuacja taka, że Sławek potrzebował teledysk do kawałka Niebo. Niebo to był pierwszy singiel. I tak jakoś wyszło, że Jach Paszkiewicz miał zrobić ten teledysk, ale brakowało materiałów. No i Sławek poprosił mnie o udostępnienie materiałów z tych kamer. No i tak się zaczęło. Później drugi teledysk to z kolei już własnymi siłami zrobiłem, bo było, że tak powiem, podobnie. Na wczoraj był termin, także trzeba było szybko coś sklecić. No i tak to się zaczęło, pomału rozkręca się metodą kuli śnieżnej. Jasne, efekty możemy oglądać m.in. na YouTubie, są te wszystkie teledyski dostępne. Ale wiem, że współpracowałeś również, znaczy współpracowałeś nie tylko z muzykami. Mam tu na myśli, chyba mogę zdradzić m.in. znany trójmiejski kabaret, kabaret Limo. Czy zdradzisz, co dla nich robiłeś? Znaczy, miałem okazję uczestniczyć w technicznej części trzech w sumie skeczy. Także to nie była duża. To tak naprawdę była z mojej strony pomoc. Nawet nie tyle, co tworzenie. Ale no, całkiem sympatycznie się pracowało. Mam nadzieję, że jeszcze będą okazje na tego typu wydarzenia. Rozumiem, czyli można powiedzieć, że jesteś człowiekiem renesansu. Tworzysz muzykę, tworzysz teledyski, a wiem również, że jedną z twoich pasji jest m.in. film i się aktywnie tym zajmujesz. Czy film to jest tylko twoja pasja, czy jesteś jakoś zawodowo z tym związany? Wszystko to są moje pasje. Zawodowo jestem informatykiem. Ale to jest troszkę ze sobą połączone. Czy tak jak kiedyś widziałem taki artykuł o znanym oczywiście muzyku Jean-Michel Jarre, że jest opętany przez elektronikę. Czy ty też tak to się trochę czujesz, że jesteś, że tak powiem, już przez wirtualne media, przez to wszystko tak już troszkę przesiąknięty, że tak powiem, czy wcale tak tego nie traktujesz? Wiesz co, ja to bardziej traktuję na zasadzie takiej, że to są narzędzia, których nie było kilka lat temu, a ja bardziej jestem osobą, która bardzo lubi coś tworzyć. Aha, rozumiem, czyli tak jak kiedyś się po prostu pracowało z orkiestrą, tak ty pracujesz na tych wszystkich tu kosmicznych, diabelskich sprzętach. No, można tak powiedzieć.